Na początku lat 90., kiedy rozgrywa się ta historia, Warszawa wygląda tak. A przynajmniej tak widzi ją pewna Australijka, która przemierza wtedy Stary Kontynent. Miasto jest sceną dwuletniej tajnej operacji Most, która w nowym świetle postawi nie tylko Warszawę, ale całą Polskę. Tylko że tego nie zobaczymy na zdjęciach. Służby specjalne dwoją się i troją, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, że ze Związku Radzieckiego do Izraela przez polską stolicę przejeżdża właśnie kilkadziesiąt tysięcy Żydów. I byłaby to może jedna z wielu tajnych operacji gdzieś na krańcu Europy, gdyby nie fakt, że sama Polska to w tym momencie kraj, w którym wszystko trzeba poukładać na nowo. Polska zmieniła w ciągu roku wszystkie sojusze. Ja jako wiceminister podpisałem wszystkie nowe traktaty graniczne, dlatego że zmienili nam się sąsiedzi przecież. U nas się zawaliło całe to rusztowanie, na którym do tej pory siedziała władza i siedziało społeczeństwo i coś się nowego wyłoniło. Za kulisami kadr w MSZ-cie wygląda to tak. Jak mówił mój poprzednik, ambasador Dębowski na tym stanowisku, który bał się właściwie mówić w swoim gabinecie o tym, jakie posiadamy kadry, tylko czytając listę pracowników MSZ-u pokazywał albo tak, to znaczy, że przysłany z góry przez Komitet Centralny, albo w każdym razie z partii, albo tak, że to wojsko, albo tak, to znaczy, że policja, znaczy UB. Tak wyglądały same początki. Nie inaczej jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jego siedziba mieści się przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. A na Rakowieckiej bałagan i remont. Ciągły bałagan i ciągły remont. Remont uskuteczniany w biegu. Remont, który polega przede wszystkim w tym pierwszym okresie na doraźnym gaszeniu pożarów. Czyli kiedy się pojawia jakiś brak, kiedy pojawia się jakiś deficyt, musimy stworzyć procedury, musimy stworzyć instytucje. I jednym z takich katalizatorów zmian jest właśnie operacja Most. Ale żeby na początku lat 90. przerzut Żydów z ZSRR do Izraela doszedł do skutku, współpracować i to przez wiele długich lat, musi rzesza ludzi na całym świecie. Jak to się odbywało? Zobaczmy. Historia, o której mowa, rozgrywać się będzie tutaj, tutaj i tutaj. Ale też tu, tu i tu. Ważnym miejscem tej opowieści jest też ulica Rakowiecka w Warszawie. Kiedyś mówiono, że jest najdłuższa w całym mieście, bo kończyła się kinem Moskwa. Ale też od początku XX wieku było tutaj więzienie, w którym można było utknąć na wiele długich lat. Polscy Żydzi tłumnie przychodzili na Rakowiecką podczas kampanii antysemickiej po wojnie sześciodniowej. Miała tu wtedy siedzibę ambasada Holandii. Reprezentowała ona interesy Izraela, kiedy stosunki dyplomatyczne między Polską a tym krajem ustały na kilka dobrych dekad. Izrael zabiegał o to, by ci, którzy czują się Żydami, mogli dokonać alii, czyli wrócić na ziemię przodków. Zdecydowany opór stawiał swoim obywatelom gotowym do takiej podróży Związek Radziecki. W latach 70. Żydzi tworzyli tam wiele organizacji dysydenckich, które polityczna policja zwalczała na wszelkie sposoby. Z czasem sytuacja się zaogni, a oskarżanie Żydów o zamachy terrorystyczne i wszelkie zło to stały modus operandi władz na Kremlu. Jest rok 1985 i znów pojawia się temat wielkiego powrotu. Na sekretarza generalnego KCKPZR wybrano 54-letniego Michaiła Gorbaczowa. Rosną szanse na odwilż. Wojciech Jaruzelski, persona non grata na Zachodzie po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, jest w podróży dyplomatycznej po krajach północnej Afryki. Niespodzianie i po cichu zahaczył o Pałac Elizejski, gdzie bocznym wejściem wprowadzono go do prezydenta François Mitterranda. Tematem rozmowy miał być przerzut 15 tysięcy Żydów z ZSRR przez Polskę do Izraela. Ledwie kilka miesięcy wcześniej Wojciech Jaruzelski był też w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Rozmawiał m.in. ze Zbigniewem Brzezińskim i Dawidem Rockefellerem, szefem Rady Stosunków Zagranicznych. Dyplomatyczna ofensywa ruszyła też z Tel Awiwu, szczególnie po tym, kiedy okazało się, że radziecki kolos coraz bardziej chwieje się na nogach. Ofiarami tej sytuacji mogą prędko stać się Żydzi.
Gorbaczow, zachęcony wizją zniesienia sankcji nałożonych po inwazji na Afganistan, po cichu przystaje na transfer obywateli, początkowo przez Wiedeń i Budapeszt. Kiedy w Berlinie mur wciąż dzieli zachodnią część miasta, demokratyczną, od wschodniej komunistycznej, w Polsce odbywają się pierwsze wolne wybory. Wygrywa je demokratyczna opozycja. Jest czerwiec 1989 roku. Nie mija pół roku, a pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki jedzie z wizytą do Stanów Zjednoczonych i deklaruje, że Polska nie zostawi Żydów w potrzebie i podejmie się realizacji operacji, którą wielu określa mianem Mission Impossible. A my znów jesteśmy na Rakowieckiej. To tu mieści się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na czele resortu stoi Krzysztof Kozłowski. Zaczął się od decyzji Mazowieckiego, z którą przyszedł Kozłowski. Zebrał szefów służb, a podlegały ministrowi spraw wewnętrznych wtedy wszystkie te służby mundurowe. Zaprosił ministra obrony narodowej, któremu podlegały służby wojskowe w WSI i powiedział: panowie, tworzymy zespół, koordynacja będzie w Komendzie Głównej Policji i prowadzimy działania, bo czas ucieka. Wiadomość z Nowego Jorku trafia na czołówki światowych serwisów. Polska z przytupem zapowiada powrót na arenę międzynarodową. Ale akcja rodzi reakcję. Nieprzypadkowo do obiecanego kilka lat wcześniej transferu przez Francję nigdy nie doszło, a w międzyczasie z umowy wycofała się Austria i Węgry. Powód? Groźby odwetu ze strony arabskiej, która nie ma interesu w tym, żeby na Bliskim Wschodzie pojawiły się dziesiątki, a może setki tysięcy nowych żydowskich osadników. Nie da się ukryć, Polacy też mają się czego obawiać. Do tej pory, jak Związek Radziecki, przez dekady Polska wspierała przecież państwa arabskie. Myśmy byli przez lata wielkimi fanami, jak to dzisiaj można pięknie powiedzieć, sprawy arabskie. No myśmy ich u siebie gościli, wspierali, na Wołoskiej byli leczeni z ran postrzałowych odniesionych w innych regionach świata. Mieli swoje firmy handlujące bronią, oficjalnie działające w Warszawie. Terroryści. Oni byli traktowani przyjaźnie. Oni byli traktowani jako goście. Oni przywozili też ze sobą spore pieniądze i zostawiali je niejednokrotnie tu. I nagle stali się celem. Pierwszy samolot linii El Al przyleciał po przesiedleńców na warszawskie lotnisko Okęcie 14 czerwca 1990 roku. Szefa antyterrorystów na lotnisku Okęcie, Jerzego Dziewulskiego, przeszkolono kilka miesięcy wcześniej w Izraelu. Sytuację ułatwiał fakt, że na czele Mossadu i innych tamtejszych służb wywiadowczych stali ludzie, którzy swoje szlify odbierali w Polsce w okresie międzywojennym. Byli i tacy, którzy szkolili się w Polsce tuż po wojnie, kiedy trwała walka o powstanie państwa Izrael. Część z nich wciąż biegle posługiwała się językiem polskim. Pierwsi niezwykli pasażerowie dotarli do Warszawy pociągami, które kończyły bieg na Dworcu Gdańskim. Tu przejmowały ich polskie służby specjalne. Przesiedleńcy czekali na samoloty w hotelu robotniczym na Służewcu Przemysłowym albo na Bemowie. A potem ruszali do swojej ziemi obiecanej ulicami Warszawy. I tak niemal każdego dnia przez 2 lata. Z czasem dla bezpieczeństwa pociągi zmieniono na samoloty z Moskwy, a procedurę odprawy maksymalnie uproszczono. Jak wspominają uczestnicy tych wydarzeń, przez warszawskie Okęcie przewinęło się całe imperium. To był mocny moment. Jak ktoś lubi Chagalla, to takie jakieś mam luźne skojarzenie z jego malarstwem, z klimatem obrazów. A to był ten moment, w którym stałem na płycie lotniska. Była noc, padał deszcz. Byliśmy przemoczeni, czekaliśmy od wielu godzin na tych ludzi. Otworzył się luk i zaczęli wysiadać po trapie pasażerowie z samolotu Aeroflotu. No i tam rzeczywiście zobaczyłem całe imperium. Ludzi z azjatyckich republiki, ludzi z Petersburga, jeszcze chyba wtedy Leningradu, ludzi bogatych i ludzi ubogich, ludzi młodych, w pełni sił.
i starców, których podtrzymywali, i dzieci, które nieśli na rękach. Utajniona operacja, która dostała kryptonim Most, miała swoich przeciwników tu na miejscu. Społeczność arabska w Polsce liczyła wówczas 12 tysięcy osób. I granie z rzeczywistością to niebezpieczna rzecz. I dlatego bardzo na to uważaliśmy. Może nie każdy sobie to uświadamiał do końca, ale baliśmy się. Baliśmy się, że coś się stanie, że jakaś bomba wybuchnie, że ktoś ostrzela naszych podopiecznych, że gdzieś ktoś zdradzi. Oczywiście, że się baliśmy, że będzie prowokacja. Baliśmy się Rosjan, baliśmy się Syryjczyków, baliśmy się ich wszystkich, ale wiedzieliśmy, że musimy stawić im czoła. I mogliśmy liczyć na siebie nawzajem. I nigdy się nie zepsuło to wtedy. Nie przeliczyliśmy się. Te 12 tysięcy osób, o których wcześniej mówiliśmy, część z nich z przeszkoleniem w OWP, część z nich z kontaktami ze środowiskami przestępczymi, terrorystycznymi i tak dalej. No, bezpieka miała wśród nich całkiem dobre rozeznanie. Potrzebne były niewątpliwie wszystkie te źródła, które miały kontakt no, z ważnymi ogniskami przestępczymi, terrorystycznymi, wywrotowymi, radykalnymi itd. I korzystając z tej ciągłości personalnej, względem której oczywiście można formułować zarzuty i one będą niewątpliwie uprawnione, to w tym konkretnym kontekście rzeczywiście udało się wykorzystać tę siatkę agenturalną do tego, żeby zdobyć wiele cennych informacji. A musimy pamiętać, że Most wygrano właśnie informacyjnie. Operacja Most to wbrew temu, co często się pojawia na przykład na okładkach, książek, zazwyczaj widzimy tam wojska specjalne. Wojska specjalne to nie są służby specjalne. Wojska specjalne to karabiny, służby specjalne to informacja. I operację Most udało się właśnie wygrać informacją. Trwająca 2 lata operacja Most zakończyła się sukcesem. Wracająca na międzynarodowe salony świeżutka polska demokracja zdała pierwszy ważny egzamin przed Zachodem i Stanami Zjednoczonymi. To nie było tak, że wszyscy nas chcieli od razu do NATO czy do Unii Europejskiej. Nie, nie, nie. Była spora nieufność i wszyscy zdawali sobie sprawę, że tak duże państwo jak Polska no jest ciężkim daniem do zjedzenia i do strawienia. Kilka dni temu w Warszawie jedna z alejek w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego otrzymała za patrona ministra spraw zagranicznych z tamtych czasów, Krzysztofa Skubiszewskiego. Pan profesor był symbolem ciągłości i przewidywalności polskiej dyplomacji w bardzo trudnych czasach transformacji ustrojowej. No a dla mojego pokolenia stanowił absolutny wzór i autorytet. Zbudował fundamenty i wyznaczył kierunki polskiej polityki zagranicznej, które do tej pory są bezsporne, jeżeli chodzi o ich wartość dla naszego państwa, dla naszego narodu, dla Polski. Chodziło oczywiście o przekierowanie Polski ze wschodu na zachód. Operacja Most, równolatka polskiej demokracji, to akcja, której efekty odczuwamy do dziś. Taka też reakcja łańcuchowa. Ten cały przełom, prawda? Coś wynikało z czegoś. Grom wynikał z Mostu, tak? A nasze wejście do NATO wynikało w znacznej mierze z gromu. No to był nasz wtedy najbardziej eksportowy towar i argument. Patrzcie, co potrafimy z wojska zrobić. Operacja Most to w tym sensie trochę taki fundament, na którym myśmy później mogli budować pozycję naszych służb, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych. Pokłosiem takich naszych działań jest na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich. Operacja Most powinna być traktowana jako kuźnia instytucji. Jedna z najistotniejszych na początku lat 90. operacja, która sprawiła, że zaczęliśmy patrzeć trochę inaczej na problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego. Zrozumieliśmy, że musimy zmienić nasze podejście do zagrożeń, popatrzeć trochę szerzej, popatrzeć nowocześniej. To wszystko przyczyniło się do przestawienia naszego aparatu bezpieczeństwa na nowe tory, przygotowania go na wyzwania związane z otwartymi granicami, z możliwością przemytu, z możliwością sabotażu, z możliwością penetracji wywiadowczej, z różnych kierunków do tej pory traktowanych albo marginesowo, albo no nie tak uważnie, jak powinno się je traktować. Choć dla samego Izraela Most miał nie tylko pozytywne skutki. Przyniosło oczywiście to, o czym pani mówi, czyli zastrzyk świetnie wykształconych kadr, ale przyniosło też na przykład wzrost takiej przestępczości, z którą wcześniej oni praktycznie nie mieli do czynienia, czyli brutalne pobicia po alkoholu na przykład. Dla wielu tych gości ze wschodu
to rzeczywiście Izrael nie był państwem docelowym. Więc jak się bywało w tamtym czasie, w tamtych latach, choćby na Manhattanie w Nowym Jorku, to widać to było najlepiej, jak się zmienia rzeczywistość dzięki przybyszom z operacji Most. Bo nagle, gdzieś tak w okolicach 92 roku, wszędzie pojawiły się gazety po rosyjsku. Wszędzie słychać było rosyjski język i wszędzie w restauracjach, nawet najlepszych, na Piątej Alei pojawiła się rosyjska wersja językowa menu. I tak już zostało. Operacja Most oznaczała nowe otwarcie w stosunkach polsko-izraelskich, ale też sytuacji polskich Żydów w nowej rzeczywistości politycznej. Jak to współistnienie wygląda dzisiaj? O tym w kolejnych odcinkach.